List apostoła Pawła do Filipian, rozdział 2, od 5 wiersza. Bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus. On, choć istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, aby być Mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył i obdarzył imieniem znaczącym więcej niż wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano w niebie, na ziemi, pod ziemią i aby każdy język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem na chwałę Boga Ojca. Jesteśmy w czasie świątecznej serii kazań i dzisiaj jest czwarta niedziela Adwentu, co oznacza, że jak spotkamy się za tydzień, to już oczekiwanie zamieni się w radość. Prawda? Nadzieja zamieni się w spełnienie, bo gwiazdor już będzie. Prezenty już będą znalezione pod choinką, jak się za tydzień znajdziemy. Prorokuję wam to. Naprawdę, więc to jest dobra czwarta niedziela Adwentu, czyli czasu, kiedy oczekujemy na święta. I ostatnie oczekujące też na święta kazanie. W pierwszym kazaniu mówiliśmy o tym, bo zaczęliśmy dopiero tydzień później te nasze świąteczne kazania. Pierwsze kazanie mówiło o tym, że Boże Narodzenie to dawanie, że Bóg siebie dał w rewolucyjny, niesamowity sposób. Drugie, tydzień temu rozmawialiśmy o tym, że naprawdę to, co wydarzyło się w Betlejem, to potężne zbawienie. I dzisiaj trzecie o tym, że o tajemnicy, która jest nie do złapania, nie do zrozumienia, że Bóg, wszechmogący Stwórca Wszechświata, zszedł na ziemię i uniżył się tak bardzo, że bardziej już się nie da. I kiedy przeczytamy ten piąty wiersz listu do Filipian, drugiego rozdziału, bądźcie względem siebie tacy jak Chrystus Jezus, to trzeba bardzo uważać. Nie wiem, czy widzieliście nieraz na teleturniejach, jest tak, że trzeba szybko odpowiedzieć. Prawda? I nieraz zanim prowadzący skończy pytanie, możemy pokazać tych tu naszych prowadzących, zanim skończy pytanie, ludzie już naciskają, że znają odpowiedź. Ja tak wymyśliłem takie jedno pytanie. Nie mogę nic lepszego wymyśleć. Chyba czysto przeziębienie, taka kondycja. W tym roku, prowadzący mówi, przypada 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. W którym roku? On jeszcze nie skończył pytania, a ktoś już mówi, która jak odpowiedź. Przypomnę, w tym roku przypada 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. W którym roku? A ktoś naciska? W 1939. A pytanie brzmi, w którym roku zakończyła się II wojna światowa? Zdarzają się takie sytuacje w teleturniejach? Prawda? Niestety pytanie przechodzi na drugą osobę. I w liście do Filipian mamy taką niespodziankę. Nie wolno tego słowa wykonywać, zanim doczyta się do końca. Bo piąty werset mówi, bądźcie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Chrystus Jezus jest moim Panem. Amen? Bądźcie względem siebie takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Chcę być Twoim Panem. Chcę być jak Chrystus dla Ciebie. O to tu chodzi? Trzeba doczytać do końca. Chrystus Jezus względem mnie, jedno jestem pewien, jest wszystko wiedzący. Wie o mnie wszystko? Ale kiedy Paweł mówi, bądźcie względem siebie takiego sposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, to nie chodzi o to, dołóż staraj, żebyś wiedział wszystko o twoich bliźnich. Niektórzy tak myślą, prawda? I są wykonawcami tego słowa. Po prostu muszę o tobie wiedzieć wszystko, bo chcę być takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. On wiedział o tobie wszystko, ja chcę wiedzieć wszystko. Jest Chrystus Pan naszym sędzią? Ja się dowiedziałem, byłem na nocowaniu dzieci, że imię Daniel, bo rozmawialiśmy o znaczeniu imion, znaczy Bóg jest moim sędzią. I no nie ma teraz akurat wśród nas Daniela, będzie na drugim nabożeństwie, ale ja chcę być dla niego jak takiego usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie. Chcę być jego sędzią. Co zrobi, to ja ocenię, osądzę. O to chodzi? Nie! Trzeba doczytać do końca. Więc to jest jak w teleturnieju. Nie wolno być wykonawcą piątego wiersza, dopóki się nie przeczyta, jak pytanie brzmi do końca. Szóste, siódme, ósme, do 12 wiersza. A co dalej czytamy? Że chociaż był tak jak Bóg, to uniżył siebie samego. I tam jest takie słowo, teologowie używają takiego słowa kenoza.
Możecie za mną powtórzyć. Kenoza. Kenoza, z greckiego kenosis. I wczoraj, które znaczy, że Chrystus Pan siebie ogołocił. W 7 wersecie. Żeby to bóstwo, to wszystko się uniżył tak bardzo, wyrzekł się samego siebie. Możemy włączyć słówko kenoza, Magda. Wyrzekł się samego siebie, ogołocił samego siebie, wyparł samego siebie. Różnie tłumaczą to nasze Biblie. Ale tak bardzo się uniżył, żeby się poddać aż do śmierci krzyżowej. Tak bardzo być posłuszny. Moja żona jest, wiecie, po teologii. Skończyła warszawskie seminarium teologiczne, skończyła chrześcijańską akademię teologiczną. I wczoraj przechodzę i mówię, Iza, czy pamiętasz, czym jest kenoza? Mówię, tak przed kazaniem przetestuję. No, kojarzę, ale nie pamiętam. A ja mówię, i to jest przyczyna wszystkich problemów w naszym małżeństwie. Nie pamiętasz, czym jest uniżenie się. Nie piszcie do niej. Mam nadzieję, że już zapamiętałaś, co to jest kenoza, bo ja nie będę miał po co do domu wracać. Ale wiecie, można wiele lat studiować teologię i zapomnieć, co to jest kenoza. Co chcę powiedzieć? Wiecie, ona jest teraz chora i nie będzie jej na tym kazaniu. To będzie kazanie o uniżeniu, ale nie chcę, żebyś myślał, to kazanie odbierał do kogoś, kto siedzi obok ciebie, kto, albo sobie myślisz, nie, dzisiaj tu powinna być moja sąsiadka, to będzie dobre kazanie o pokorze. Wiecie, jej się będzie trudno słuchać i trudno mówić, ale jeden warunek będzie nam łatwiej jak jeden warunek, jak każdy to kazanie odniesie albo do siebie, albo ewentualnie do mnie. Jest taki werset w Biblii, że kto naucza, ten dostanie surowszy wyrok. Więc jak już koniecznie nie chcesz się tego kazania odnieść do siebie, to proszę o jedno, nie odnoś go do innych ludzi. Każdy z nas jest po trosze pyszny i każdy z nas ma w sercu pragnienie pokory. Jak nadepnę na twoją pychę, to odnieś wtedy to do mnie jako reakcję obronną, jak koniecznie nie chcesz odnieść do siebie, ale nie chciał, żeby ktokolwiek zaszła się tego kazania myślał, to powinna słyszeć moja żona. To powinien słyszeć mój sąsiad. Nie, muszę wysłać link do znajomego, koniecznie musi odsłuchać to kazanie, bo o nim było. Ono nie jest o nim, ono jest o tobie. Rozumiemy się. Super, bardzo się cieszę. Więc takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, że chociaż był Bogiem, to uniżył siebie tak bardzo, że był posłuszny aż do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Więc pierwsza rzecz, którą już wiemy, uniżenie jest sposobem naśladowania Jezusa. Takiego nie bycie sędzią, nie bycie wszystko wiedzącym na temat bliźnich, ale bycie uniżenie jest sposobem, w jaki naśladujemy Jezusa. Zdecydowanie to jest jedyny sposób, jaki Paweł w tym fragmencie nam poleca, kiedy o tym mówi. I teraz druga rzecz, którą chcę rozsupłać i żebyśmy się nią przejęli. Uniżenie zawsze jest w relacji do drugiej osoby. Nie można być uniżonym w samotności. Uniżenie zawsze jest względem kogoś. Zgadza się? Nieraz myślimy, tak jesteśmy sami w pokoju, coś, ja jestem taki pokorny, ja jestem taki uniżony. Nie, uniżenie jest zawsze w relacji do drugiego, do drugiej osoby. Do drugiej osoby, w relacji do Boga lub do człowieka. I znam ludzi, którzy są bardzo pokorni wobec Boga, ale nie są uniżeni wobec ludzi. I to się nie liczy. Musi być jedno i drugie, zgadza się? Czy nie? To nadal jest pycha. Panie Boże, ja naprawdę... Ten faryzeusz, który przyszedł, mówi, Boże, dziękuję Ci. On uznaje, Bóg jest na niebie, ja Tobie dziękuję. To Twoja zasługa, że ja nie jestem jak ten, którym pogardzam. Ale człowiekiem już pogardzał. Pan Jezus mówi, kiepsko, to się nie liczy. Znam też ludzi, którzy są uniżeni względem ludzi, ale są pyszni wobec Boga. Mówią, wobec ludzi jestem fair, altruistycznie działam na ich korzyść, zaangażowany jestem charytatywnie, nie potrzebuję do tego Boga, żeby być dobrym człowiekiem. Są uniżeni wobec ludzi, ale pyszni wobec Boga. Więc uniżenie tylko wtedy się liczy, kiedy jest wobec Boga i wobec człowieka. Zgadza się? I myślę, że wobec Boga jest nam łatwiej, jak jesteście troszkę podobni do mnie. Gorzej jest uniżyć się wobec człowieka. Dlatego powiedziałem, do kogo jest to kazanie. Nie chciałbym, żeby ktokolwiek z nas myślał, że to kazanie jest wobec jego, nie wiem, sąsiada, znajomego, kolegi, żony, męża, dzieci, rodziców. Każdy z nas odnosi je do siebie, a i tak nie będzie lekko. Znacie ludzi, którzy mówią, wiesz, ja mam taki problem z pychą.
No nie mam pokory. Znacie takich ludzi? Rzadko się do tego przyznajemy. Czy nie? Ludzie się z tym nie obnoszą. Ale jest jeden sposób. Ja tak myślałem, czy jest sposób, w jaki mówimy, że mamy problem z pokorą, ale mówimy to w taki sposób, żeby ocalić swoje dobre samopoczucie. I wymyśliłem, jest taki sposób. Chodziłem przez kilka tygodni, dumałem i w garażu mnie oświeciło. Niektórzy mówią, i to jest sygnał, uniżenie zawsze jest w relacji wobec drugiego. Paweł, kiedy mówi o uniżeniu, w 10 rozdziale listu do Koryntian, od 12 do 31 wiersza, rysuje metaforę ciała, że są organy, ręce, nogi, wątroba, śledziona i mówi, jeden nie może myśleć lepiej o drugim, prawda? I takim sposobem eufemistycznego, zakamuflowanego, ukrytego mówienia o uniżeniu, o tym, że się jest pysznym, jest, jestem indywidualistą. Zgadza się czy nie? Ja jestem indywidualistą, ale to oznacza, że ja nie potrzebuję nerki do tego, że kiedy jestem sercem, żeby dobrze bić. A to jest bzdura. Są takie organy, które nie potrzebują innych. Indywidualiści, paznokcie na przykład, włosy. Całe ciało umrze, a one rosną. Jest tak? Jest. W ogóle zastanawiałem się, jakbyśmy nigdy nie przycinali paznokci, to one byłyby uciążliwe. W jakimś kabarecie było, że jeden z bohaterów mówi, zaraz ci tam przetnę poderżne gardło stopą, a drugi mówi, wystarczy, że nie obetniesz paznokci. Prawda? One mogą być niebezpieczne, jak ich nie obcinamy. To są indywidualiści, ale co jakiś czas, co tydzień nie przycinamy. Właśnie dlatego, że nie chcą się podporządkować. Czy nie? Mam bardziej drastyczne przykłady, ale nie będę ich kontynuował. I teraz jaka jest różnica? Kiedy Paweł mówi o tym, że w ciele, wiecie, to nie jest tak, że serce jest najważniejsze. Znam wielu ludzi, którzy umarło nie dlatego, że serce im przestało bić, ale dlatego, że wątroba odmówiła posłuszeństwa, trzustka się zbuntowała, nerki wysiadły, płuca, prawda, były zainfekowane jakąś chorobą. Serce Chopina, prawda, miało się dobrze. Płuca były w kiepskiej kondycji. Zgadza się czy nie? Więc teraz różnica między pokornym a pysznym sercem jest taka, że pokorne serce mówi, uniżenie zawsze jest w relacji do drugiego, pokorne serce mówi, istnieje dzięki tobie wątrobo. A pyszne serce mówi, istniejesz dzięki mnie wątrobo. Jest to bardzo podobne, ale znaczy to zupełnie inaczej. Serce mówi pokorne, wątrobo, ja dzięki tobie biję. A pyszne serce mówi, wątrobo, dzięki temu, że biję, ty żyjesz. A to jest współzależne. Zgadza się? Wątroba potrzebuje serca, serce wątroby i o tym mówi Paweł w liście do Koryntian. Więc tu nawet nie chodzi o fakty, bo faktem jest to, że jak serce się popsuje, to wątroba umrze. I faktem jest to, że jak wątroba się popsuje, to serce też sobie nie pofika, nie pobije. Więc fakty są faktami. Jedno i drugie zdanie jest prawdziwe. Ale w uniżeniu chodzi o postawę wobec faktów. Nie chodzi o to, żeby zmieniać fakty, nie chodzi o to, żeby je przedefiniowywać, ale o to, żeby przyjąć wobec nich postawę uniżenia. I o tym mówi Paweł w tym hymnie o kenozie w Nowym Testamencie, w drugim rozdziale listu apostoła Pawła do Filipian, który przeczytaliśmy. On chociaż istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał o to, żeby być mu równym. Przeciwnie, kenoza. Wyrzekł się samego siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie, a gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci i to do śmierci krzyżowej. I można by było powiedzieć, okej, fajnie, co nas to obchodzi, gdyby nie to, że ten hymn, bo to jest wczesnochrześcijański hymn, rozpoczyna się 5 wersetem. Ale wy bądźcie wobec siebie właśnie takiego usposobienia, bądźcie tacy jak Chrystus Jezus. Jedni dla drugich. Takimi bądźcie. I chciałbym, żebyśmy o tym pamiętali w te święta Bożego Narodzenia. Patrząc na żłóbek, stajenkę, sianko, że Bóg tak naprawdę dał nam przykład, jacy mamy być. Uniżeni jedni wobec drugich. To wiele problemów rozwiązuje w małżeństwie, w pracy, w domu. Mówię wam, ja się cieszę, że tam
Nie wiem, czy będę na tyle odważny, żeby mówić: Iza, pamiętaj o kenozie zawsze. Pamiętaj o kenozie. Ale rozumiecie, o co chodzi. Nie do Izy, sam do siebie. Naprawdę wiele problemów byłoby mniej i wiele napięć mniej, gdybym pamiętał o uniżeniu. Gdybym pamiętał o uniżeniu, ludziom ze mną żyłoby się łatwiej. Gdybym pamiętał o kenozie. Słuchałem ostatnio takiego kazania świetnego kaznodziei Karla Gustawa Severina i on opowiedział o trzech błędach Saula, które wyjaśniają, jak rodzi się pycha. Saul to był taki król, który... Było dwóch królów w pierwszym okresie Izraela. Najpierw był Saul, potem zastąpił go Dawid. I Saul był namaszczony i Dawid był namaszczony i jeden i drugi popełniali błędy. Różnica była taka, że Saul, kiedy popełniał błędy, oddalał się od Boga, a Dawid, kiedy popełniał błędy, przybliżał się do Boga. Dlatego, że Dawid był pokorny i uniżony, a Saul nie. I między nimi był konflikt. I jedno takie obserwacje, którą dokonał ten kaznodzieja, chciałbym ją przytoczyć. Mianowicie zawsze, gdzie jest konflikt, duma i pycha są zaangażowane. Zawsze, gdy jest konflikt między ludźmi, duma i pycha są zaangażowane. Nieważne, czy to jest u ciebie w pracy, czy to jest u ciebie w domu, czy to jest na twoim podwórku, czy to jest w twojej służbie. Zawsze, gdy jest konflikt, zaangażowane są duma i pycha. Pokora dotyczy relacji z drugą osobą, z mężem, z żoną, z dziećmi, z osobą, z którą jestem w służbie, z kolegą, z koleżanką w pracy, z osobą, z którą mam się połamać opłatkiem. Potrzebne jest do tego uniżenie. I trzy błędy, jakie popełnił Saul. Po pierwsze, czyli przewodnik, co sprawia, że nasze serducho zaczyna być wyniosłe zamiast uniżone. Pierwsza rzecz to jest taka sytuacja w 13 rozdziale Księgi Samuela. Błędy Saula. Po kolei trzy rzeczy. Jak jesteście podobni do mnie, to będziecie się z tymi błędami identyfikować. Pamiętajcie, nie odnosimy tego, ojeny, to powinienem wysłać mojemu kuzynowi w Szczecinie, żeby go przestrzec, to kazanie, tylko odnosimy je do siebie. Jonatan wygrał bitwę w 13 rozdziale pierwszej Księgi Samuela. Jonatan wygrał bitwę, a Saul kazał zadąć w trąbę, i wszyscy w Izraelu myśleli, że Saul zwyciężył. Przywłaszczył sobie cudzy sukces. Trzy błędy Saula, które doprowadziły go do upadku. Możemy, Magda, włączyć. Saul przywłaszczył sobie cudzy sukces. Drugi błąd. On już wcześniej nie mógł znieść tego, że jedni śpiewali: pobił Dawid Saul 1000, a Dawid 10 000. Ale to był pierwszy błąd. Drugi błąd był, to był czas składania ofiary. Do ofiary składania wyznaczony był prorok Samuel. I czytamy o tym też w 13 rozdziale pierwszej Księgi Samuela. I nagle Samuel się gdzieś zawieruszył. Wiecie, była wojna, tam wszyscy chodzili z buta i Samuel gdzieś zniknął, a Saul mówi: okej, ja złożę Bogu ofiarę, chociaż to nie było jego powołanie. Nie był przez Boga upoważniony. To nie była jego funkcja. Tak jak jest ta metafora ciała, to można powiedzieć, ręka chciała wykonać funkcję nogi. Zawłaszczył sobie cudzą służbę. Ja bardzo lubię te starotestamentowe opisy, bo one są takie dramatyczne. Właśnie skończył składać ofiarę całopalną. Wiecie, Samuela nie ma, wszyscy go szukają. Saul mówi: no dobra, ja to zrobię. Przywłaszcza jego służbę. I właśnie skończył składać ofiarę całopalną i wtedy się pojawił Samuel. Prawda? Jakby tylko czekał na to. Mamy cię. Na chwilę zniknąłem, a ty sobie przywłaszczyłeś moją rolę. Więc to jest druga rzecz. Pycha za to odpowiada, kiedy przywłaszczamy sobie cudzą rolę. Nie jest tak nieraz w pracy, że się konfliktujemy ze znajomymi, sąsiadami, wchodzimy w kompetencje, zaczynam być rodzicem dla nie swoich dzieci? No najlepszy, prawda? Zaczynam pouczać rodziców, zaczynam być rodzicem dla nie swoich dzieci, siedzę przy stole i mówię, jak inni powinni wychowywać dzieci. To jest pycha, czy nie? W jakiejś mierze tak. Przywłaszczam sobie nie swoją rolę. I trzecie, kiedy pobili Amalekitów, tam jest jeszcze lepszy opis, to Pan Bóg dał wszystko, co Amalekici mieli, jest obłożone klątwą. Zabijcie tych ludzi i zabijcie wszystkie zwierzęta. Wszystko jest obłożone klątwą. No i oni zaczęli wyrzynać tych ludzi, ale był król Agag. No głupio zabić króla, nie?
wykształcony dyplomata, może się przydać jako jeniec. I głupio jeszcze zabić najlepsze ich zwierzęta, najlepszą trzodę. I Saul pozwolił swoim żołnierzom zachować najlepsze strzody i ocalił życie króla Agaga. I znowu fajny, dramatyczny opis. Spotyka się Saul z Samuelem, który właśnie powiedział, że Bóg chce, żeby wszystko zabić. I go wita tak, wiecie, Saul wie, że ma coś na sumieniu. I mówi, niech Pan ci błogosławi, wypełniłem słowo Pana, aleluja! Niech Pan ci błogosławi, wypełniłem słowo Pana. A Samuel zapytał, a zatem skąd to beczenie owiec, które dźwięczy mi w uszach? I skąd to ryczenie bydła, które mnie dochodzi? Prawda? Tak, mnie to rozbawiło, nie wiem, czy was to bawi, czy nie. Nie powiedział wprost, a ja nie zabierz, nie, a skąd to beczenie owiec? No i tamten po prostu jak uczeń w szkole, wiecie, był królem. Ach właśnie, odpowiedział Saul. Zapomniałem ci powiedzieć, prawda? Ach właśnie, to tam Amalekitów. I teraz co robi? Wojsko je sprowadziło, bo postanowiło oszczędzić najlepsze owce i bydło, by ofiarować je Panu. Twojemu Bogu. Resztę postanowiliśmy jako obłożone klątwą. I szybko się tłumaczy, ale co robi? Pyszny człowiek, zwala winę na drugiego. A skąd to beczenie owiec? To nie ja, to moi żołnierze. Trzeci błąd, miał zabić Amalekitów i zwierzęta. Wiedział lepiej niż Pan Bóg. Był nieposłuszny, bo wiedział lepiej. Wydawało mu się, że wie lepiej. A potem, gdy wyszło na jaw, to mówi, to nie ja, to moi żołnierze. I pycha zawsze szuka kozła ofiarnego, żeby nie wziąć odpowiedzialności za swoje głupie decyzje, bo to była głupia decyzja. I historia Saula kończy się dramatycznie, bo Saul ginie i wiecie, kto go zabił? Jakiej narodowości był ten, który go zabił? Amalekita. On miał wszystkich wyciąć, ale stwierdził, że wie lepiej. I chcę powiedzieć, jest taka duchowa zasada. Myślę, że widoczna w tej historii. To, czego nie zabijesz w sobie, to prędzej czy później zwróci się przeciwko tobie i zabije ciebie. To, czego ty nie zabijesz, zwróci się przeciwko tobie, dopadnie cię, czego ty nie zabijesz w swoim życiu i zabije ciebie. Jeszcze jedną chciałbym obserwację dorzucić, zanim będziemy kończyć do tego kazania. Wiecie, jakie są, tak się też zastanawiałem, efekty tego, że nie żyjemy uniżeni? Zastanówcie się tak szczerze i odpowiedzcie sobie, to będzie taki test na uniżenie. Czy macie duchowych ojców? Czy ja sobie zadaję pytanie, czy mam duchowych ojców, ludzi, których słucham i wtedy, kiedy się z nimi zgadzam i wtedy, kiedy się z nimi nie zgadzam, bo tak się słucha ojców. Zgadza się? Ja mamy słuchałem, czy mojego taty, takiego nieduchowego, cielesnego, w domu, w którym się wychowywałem, kiedy się z nimi zgadzałem, kiedy się z nimi nie zgadzałem. Idź spać, a ja nie chciałem iść spać. Ale zrobiłem to, na tym polega posłuszeństwo, mimo, że chcę czegoś innego. I to jest trudny test, to nie jest łatwy test, ale skutkiem braku uniżenia jest duchowe sieroctwo wielu chrześcijan. Tak naprawdę nikt nie jest dość mądry, żeby być dla mnie duchowym ojcem. Nikt nie jest dość mądry, żeby być dla mnie przewodnikiem, bo zgadzam się z nim. Nie, może tak, słucham go, dopóki się z nim zgadzam, a jak przestaję się z nim zgadzać, to przestaję go słuchać. I tak to działa, tak działamy. No jeżeli jesteście trochę podobni do mnie, to tak funkcjonujecie. Wszyscy tak funkcjonujemy. Ważne jest, co z tym robimy. Czy świadomie się tego zapieramy i mówimy, nie, chcę wskazać w swoim życiu osoby, którym będę posłuszny, nawet jak nie będę się z nimi zgadzał, czy nie. Tak sobie myślę, że to jest, jak zastanowiłem się, jakie są efekty takiego braku uniżenia w życiu chrześcijan, to najczęściej jest to jednak duchowe sieroctwo. I to dotyczy wszystkich relacji. Ja tak będę się czepiał tego małżeństwa, bo spytałem Izę o tą kenozę, nie wiem, co mnie pokusiło. Jeżeli zakładam, że mój małżonek jest w czymś lepszy ode mnie, to jest lepszy w czymś ode mnie i dam mu się poprowadzić. Nie będę go ciągle poprawiał, narzekał,
strofował. To jest decyzja. Mówiłem, nie chodzi o fakty. W uniżeniu nie chodzi o fakty, chodzi o postawę wobec faktów. Faktem jest, że wątroba bez serca nie pożyje. Ale chodzi o to, czy serce przyjmie postawę, żyjesz dzięki mnie, wątrobo, czy przyjmie postawę, ja żyję dzięki tobie, wątrobo. Bardzo podobnie brzmi, a co innego zupełnie znaczy. Czas na zastosowanie. Jak zastosować to kazanie w praktyce? Jeszcze dzisiaj. Każdy z nas, jak żyjemy między ludźmi, ma takie sytuacje, w której ktoś czeka, żebyś ustąpił. Macie czy nie? Małżeństwo, nie wiem, z wyjazdem wakacyjnym, bo ona chce nad morze, on w góry, cokolwiek. I od 5 lat po prostu nigdzie nie wyjeżdżali, bo ona nie chce w góry, on nad morze i żadne nie ustąpi. Mamy takie, nie? Ustąp! I ta? Już wiemy, kto ustąpi. Ćwiczenie numer 1. Myślę, że małżeństwo powinny słuchać osobno, żeby potem ustąpić jednocześnie, nie? A nie jednocześnie oczekiwać, że drugie ustąpi. Ustąp w jakiejś bardzo ważnej kwestii, w której jest ci ciężko ustąpić. Ustąp, mimo że masz rację. Trudne? Myślę, że w ramach ćwiczeń warto, wiecie? Warto nieraz na siłowni pomachać, bo potem człowiek idzie do lustra i widok jest nagrodą. Tak mówią. Ja nie doświadczyłem tego nigdy. Ale tak mówią. Zrób to jako ćwiczenie. Jeżeli ktoś czeka na twoje ustępstwo, to teraz ustąp. Nie mów mu o tym kazaniu, nie wysyłaj mu, żeby on ustąpił, ale ustąp, niech się zdziwi. I właśnie to, żeby ustąpić, to trzeba, tylko wtedy ma to sens, jeżeli ustąpisz w sprawie, w której się nie zgadzasz. Powiedz, kochanie, możesz powiedzieć, kochanie, zmieniłem zdania, a możesz powiedzieć, nie, nie zmieniłem zdania, ale chcę się ustąpić ci ze względu na to, że chcę mieć takie uniżone życie, bo wiem, co to jest kenoza. Ty nie musisz. Bo to, co chcę powiedzieć, to to, że pokora to nie jest zmiana zdania. To jest zmiana postawy. Nieraz ludzie mówią, nie mogę zmienić zdania. To jest normalne, ja też nie mogę zmienić zdania. Pokora to nie jest zmiana zdania. Pokora to jest zmiana postawy. Nadal mogę uważać, że lepsze są wakacje z małymi dziećmi nad morzem niż w górach. Ale nie popsuję ci wakacji w górach tylko po to, a widzisz, bylibyśmy nad morzem, prawda? Nie byłoby tego, prawda? Nie, zmieniam postawę. Nie jest po mojemu. Po prostu pokora to nie jest zmiana zdania. Nadal mam moje. A to jest zmiana postawy. Moje nie musi już być na wierzchu. A i będą piękne święta w tym roku. W naszych domach. Czuję to po prostu przez skórę, że to będą naprawdę piękne święta. Powiem wam, w kościele jest taka jedna przestrzeń, w której nigdy, wyczytałem tu u mądrego autora, który, u Ricka Warrena, wyczytałem to po prostu. Jest taka przestrzeń, w której w kościele chrześcijanie nigdy się nie będą wszyscy mieli jednego zdania. Wiecie, jaka to jest kwestia? Muzyka. Każdy z nas słucha innej stacji radiowej. Ile jest gatunków muzycznych? Bóg jeden chyba raczy wiedzieć. Prawda? Jest ich tak dużo. I jeden z nas słucha disco polo, drugi jazzu, trzeci muzyki klasycznej. Jeden lubi po cichu, drugi głośno. Jeden chce, żeby były elektroniczne pianino, inny chciałby, żeby były organy, a jeszcze inny, żeby był klawesyn, bo lubi barokowe instrumenty. Prawda? Nie wiem, czy macie, znacie takich, co lubią klawesyn. Ja na przykład bardzo lubię brzmienie klawesynu. Ale moi znajomi muzycy mówią, że to jest objaw ignorancji muzycznej i braku edukacji, bo klawesyn brzmi głupio. Ale nie wiem, no kwestia gustu. Mi się podoba. W każdej kwestii, ze światłami, bez świateł, jasno, ciemno, głośniej, ciszej, w każdej kwestii bardziej skoczne, bardziej smutne, bardziej refleksyjne, bardziej radosne, podnoszące, obniżające, różne, prawda, piosenki. Nigdy. Nie wyobrażam, no, może taki dwuosobowy kościół. Wszyscy będą zadowoleni z muzyki. Prawda? No nie da się. To jest normalne. I nawet ja nie chcę, żebyśmy zmienili zdanie. Ale to, co przyjmujemy wobec tej kwestii, to postawę zmiany postawy. Po prostu okej. Okay. Moje nie musi być na wierzchu. Ostatnio opowiedziałem Milenie, jaką fajną piosenkę słyszałem. Ona ją odsłuchała i mówi, Michał, ona nie pasuje do naszego kościoła. Okej.
Co zrobić? Mam nadzieję, że będzie na drugim kazaniu. Dobre pytanie. W uniżeniu nie chodzi. Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Nie da się funkcjonować w ciele, w grupie, w rodzinie. Rodzina to jest ciało. W pracy, w służbie, w kościele, gdziekolwiek, w kółku zainteresowań, między wędkarzami. Nie da się. Bo zawsze mamy różne zdanie. Uniżenie to jest zmiana postawy, a nie zmiana zdania. I nikt nie oczekuje od nikogo takiej, nie wiem, urawniłowki jakiejś karykaturalnej. Mam jeszcze chwilę, to z niej skorzystam. Nie myślałem, że tak dobrze będzie z czasem. Wiecie, ja na przykład, gdy chodzi o, nie wiem, kościół, kaznodziejstwo, ja w ogóle kazań bym nie, jeżeli by miało być moje na wierzchu, to ja bym kazania przygotowywał tylko, nie wiem, czytał tutaj jakiegoś wczesnochrześcijański traktat o pokorze. Uważam, że to byłoby najlepsze kazanie. Ale wiem, że nikt z nas w domu nie googluje sobie, nie słucha, nie wiem, o 12 stopniach pychy Bernarda z Clairvaux. Prawda? Nie kręci was to. Więc rozumiem, że moje nie musi być na wierzchu, ale kawałek Bernarda wam przeczytam. Bo został czas. Tylko dlatego, że został czas. Myślałem, że nie będzie czasu i ominę. A no, pierwszy stopień pychy u Bernarda z Clairvaux to jest ciekawość. Mówi, jak widzisz zakonnika, mnicha, który rozgląda się, nadstawia uszu, wszędzie zajrzy, to znaczy, że jego nadpobudliwe zainteresowanie życiem innych jest oznaką braku choroby jego duszy. Jest coś na rzeczy. Prawda? I czytam sobie dalej tego Bernarda z Clairvaux o tej pysze. Kiedyś mieliśmy na spotkaniach liderów takie hasło. Wydawało mi się, powiem wam, dlaczego właśnie lubię ojców Kościoła, bo człowiek myśli, że coś oryginalnego wymyśla, a tak naprawdę już nie ma nic. Oni wszystko powiedzieli o chrześcijaństwie, naprawdę. To brzmi to dziwnie, ale oni naprawdę już wszystko powiedzieli, a my i to jeszcze mądrzej, zgrabniej, lepiej i dosadniej. W gronie liderów przestrzegamy takiej zasady. Uważam, że to jest bardzo ważna wartość Bożego Królestwa. Sformułowałem ją troszkę brzydko, kiedy ją popularyzowaliśmy. Tak, ale tylko po to, żeby zapamiętać. Nie żeby kogoś obrazić, tylko żeby lepiej zwiększyć zapamiętywalność. Jeśli nie jesteś częścią problemu, ani nie jesteś częścią jego rozwiązania, to się zamknij. Prawda? Chodzi o gadanie o cudzych problemach. Jeśli nie jesteś częścią problemu, ani nie jesteś częścią rozwiązania, to się po prostu zamknij. I to jest taka zasada, której staramy się w Kościele przestrzegać, żeby rozmawiać tylko w tych sytuacjach, gdy jestem częścią problemu lub częścią rozwiązania. A u Bernarda z Clairvaux, mówię wam, serce mi pękło na pół, bo myślałem, że byłem pierwszy, co tak ładnie sformułował zasadę interesowania się życiem innych. A czytamy, w dwóch celach możesz bez winy podnosić oczy, czyli interesować się cudzymi sprawami, gdy wzywasz pomocy lub gdy jej udzielasz. Powiedział to lepiej, mądrzej. Więc wyobrażam sobie, że w kościele takim jak nasz nikt by nie mówił kazań, byśmy przychodzili i czytali o 12 stopniach pokory Bernarda z Clairvaux. Albo jakiś inny chrześcijański traktat o pokorze. Bo warto. Ale wiem, że to jest mój gust. I podejrzewam, że bardzo mało osób go dzieli. I bardzo mało osób sobie wieczorami googluje ojców Kościoła, żeby poczytać. Który człowiek bogaty może być zbawiony Klemensa Aleksandryjskiego. Tak rzucam, żeby zainteresować tych, którzy chcą. Ciekawe, czy Google zanotuje zwiększoną liczbą wyszukiwania takich haseł. Wątpię. Więc nie musi być moje na wierzchu i zostawiamy już Bernarda z Clairvaux, idziemy dalej. Jak przezwyciężyć dumę i pychę? Punkt drugi. Rozwijaj w sobie postawę zadowolenia. Z tego, co masz, z miejsca, w którym jesteś. Czasami spotykamy ludzi, którzy ciągle są niezadowoleni z miejsca, w którym jesteś i zawsze mają odpowiedź, za 5 lat, teraz ta służba, którą wykonuję, to nie jest moja służba, to nie jest coś, do czego Bóg mnie powołuje, za 5 lat to będzie to, ta praca, którą wykonuję, to nie jest to, za 5 lat to będzie to, ta rodzina, którą mam, to nie jest to, za 5 lat to będzie to, prawda? Ciągle są niezadowoleni ze swojego miejsca w życiu, bo ja zasługuję na coś więcej. To, gdzie jestem, to jeszcze nie jest moje, bo ja zasługuję na coś więcej. To nie jest myślenie uniżone. Bądź zadowolony z tego, z czego jesteś. Będzie łatwiej być pokorny. Bądź zadowolony z tego, co jesteś. Bo ludzie, którzy nigdy nie są usatysfakcjonowani, nie wiem, z żony, z dzieci, z pracy, z służby innych. Ojej, gdyby moimi dziećmi na mini kościole zajmował się ktoś inny, prawda? Jakkolwiek.
Z kazania wszyscy są zadowoleni. Tak jest, amen. Muszę w, muszę w to wierzyć. Ale rozumiecie, co chcę powiedzieć. Rozwijać w siebie postawę zadowolenia. Jedni drugich, mówi Nowy Testament, mówi jeden z listów Pawła, jedni drugich uważajcie za lepszych od siebie, za wyższych od siebie. Jeśli kogoś uznam, że jest lepszy ode mnie w jakiejś sprawie, rezygnuję z potrzeby poprawiania go i narzekania na niego. I to jest to usposobienie, jakie było w Chrystusie Jezusie, że chociaż był Bogiem, to aż do śmierci krzyżowej się uniżył. I trzecie, wypisz 10 rzeczy, za które jesteś wdzięczny. Rozwijaj w sobie postawę wdzięczności. Rozwijaj sobie postawę wdzięczności. Kiedyś mówiłem kazanie o wdzięczności, rok temu, już prawie rok będzie to z receptami. I tam powiedziałem, największą przeszkodą w byciu wdzięcznym jest postawa mi się należy. Mi się należy. Zgadza się? Oj, nie ma gorszej postawy niż traktowanie rzeczy jako należnych. Niektórzy dają prezenty swoim dzieciom, a dzieci nigdy nie mówią dziękuję. Ponieważ wierzę w wdzięczność, to nie chodzi o to, że to łechce moje ego, ale ponieważ wierzę we wdzięczność, moja Iza często i ja często naszym dzieciom prosimy je, żeby podziękowały za obiad. To jest głupie, wiecie, musimy się upomnieć o swoje. Ale mówimy, mama zrobiła obiad, powiedz dziękuję, to nie jest, że ci się należy, naprawdę. No jak, no obiad się dziecku nie należy. Chodzi o to, żeby dostrzegło. A nie będzie miało takich problemów z uniżeniem, jak ci, którzy myślą, że wszystko im się należy. Trzy punkty do zastosowania. Drugi, trzeci, taki podstawowy, dotyczy postaw, więc sobie myślimy, a to takie miękkie, więc pierwszym chociaż się przejmij. Dziś albo jutro ustąp komuś, kto na to czeka. Jako ćwiczenie. Będzie kosztować, ale na tym polega uniżenie. Powstańmy do modlitwy. Jesteśmy już gotowi na święta? Na gwiazdora? Na wigilijny opłatek? Na spotkanie przy stole? Wolni od tego, mi się należy. Wolni od tego, zostałem urażony. Wolni od tego, możemy sobie się połamać opłatkiem i powiedzieć, nie muszę zmieniać zdania. I tak mam rację. Ale nie musi być ona na wierzchu. Ale przynajmniej przez chwilę nie musi być ona na wierzchu. Panie Jezu, proszę Ciebie, abyś kształtował w nas postawę taką, jaka była w Chrystusie Jezusie. Że chociaż był równy Bogu, nie upierał się zachłannie przy tym, ale okazał posłuszeństwo do śmierci, to do śmierci krzyżowej. Panie, proszę Ciebie o to, żebyśmy potrafili po prostu wieść takie życie w uniżeniu. W naszych domach, w naszym sąsiedztwie, w miejscu, w którym żyjemy, żeby nie zawsze nasze musiało być na wierzchu. Proszę Ciebie, Boże, żebyśmy potrafili wieść takie życie w uniżeniu, w miejscu, w którym pracujemy, w miejscu, w którym się uczymy, w miejscu, w którym służymy, Panie. Panie, na spotkaniach towarzyskich, z przyjaciółmi, znajomymi, żebyśmy potrafili po prostu być pokorni i uniżeni. I żebyśmy mieli taką postawę wdzięczności. Wiedząc, że wiele rzeczy w naszym życiu zawdzięczamy innym. Daj nam być jak pokorne serce, które wie, że bije, dlatego że ciężko pracuje. Wokół niego wątroba, nerki, oczy, uszy, ręce, które wkładają pokarm do ust. Panie, proszę Cię, żebyśmy w naszych domach widzieli, jak wiele błogosławieństwa w nasze życie wnosi praca innych na naszą rzecz. Żebyśmy w pracy widzieli, jak to są ważni są ludzie, ci, którzy są naszymi szefami i pracują dla nas w ten sposób i ci, którzy są naszymi podwładnymi i swoją pracą budują nasz sukces. Proszę Cię, Boże, żebyśmy o tym pamiętali. I w każdej jednej sytuacji w naszym życiu, żebyśmy wiedzieli, że to uniżenie po prostu Tobie się podoba. Amen.